Na terenie powiatu gliwickiego znajdują się dwa szpitale powiatowe w Knurowie i Pyskowicach. W dobie pandemii koronawirusa zarząd powiatu gliwickiego obejmuje te placówki szczególną troską i opieką. Po otwarciu oddziałów covidowych zarówno i szpitalu w Knurowie, jak i szpitalu w Pyskowicach musieliśmy troszeczkę przeorganizować. Oczywiście tutaj wielki ukłon i szacunek kieruję w stronę prezesów naszych szpitali, a przede wszystkim całego personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ponieważ wszystkie oddziały działają w trybie stacjonarnym, działają, są otwarte na potrzeby pacjentów, a te oddziały covidowe, oczywiście ściśle izolowane, leczą tylko i wyłącznie naszych pacjentów covidowych. Problemy z koronawirusem dotyczą także domów pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Wdrożone procedury już w marcu spowodowały to, że nie mamy na szczęście na razie tak licznych zgonów. To jest bardzo trudne i straszne i to spędza nam sens powiek, że te osoby często niepełnosprawne intelektualnie są narażone na różne powikłania tym rodzajem grypy. W naszym przypadku mieliśmy tylko bardzo, bardzo indywidualne przypadki, mimo iż, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie domy pomocy społecznej borykają się z problemem zakażenia koronawirusem. Cała rozmowa z wicestarostą powiatu gliwickiego Adamem Wojtowiczem zaraz po raporcie w programie Gość Dnia.